Dziękuję bardzo. Witam serdecznie. Dziękuję organizatorom za zaproszenie. Czuję się zaszczycona, że jestem w takim wspaniałym gronie w tym czasie tutaj z Wami i z innymi prelegentami. No więc nazywam się Dyta Adamczewska i jestem przewodniczką po ścieżkach życia, inspiratorką dobrych zmian. Prywatnie jestem żoną w prawie 30 lat i mam trójkę dzieci. Córka jest już dorosła, pracuję z energią, z końmi, no, czaruję konie, jest o psychologię i behawiorystką. I dwójka synów, którzy są na edukacji domowej od wielu lat, a trzecie dziecko, drugiego syna, a trzecie nasze dziecko rodziłam w domu i lotosowo. To tak prywatnie, zawodowo prowadzę ludzi na sesjach indywidualnych, maluję obrazy dłońmi, tworzę mandale intencyjne, napisałam dwie książki, jedną Tajemnica Narodzin, Poród Lotosowy, drugą Moc Świadomości. Jedna jest dostępna na ten moment tylko w postaci PDF-u przeze mnie, będzie niebawem na rynku ponownie, jej drugie wydanie. A drugą mam dzisiaj ze sobą, także gdyby ktoś chciał zakupić dla siebie z dedykacją, czy dla kogoś w prezencie, Moc Świadomości jest ze mną, więc zapraszam po prelekcji. Prowadzę też ludzi na warsztatach rozwojowych i stworzyłam dwa cykle. Jeden cykl już się rozpoczął, w każdej chwili można do niego dołączyć, informacja jest na mojej stronie. Pełna informacja też na kanale YouTube, na którym nagrywam swoje filmy. Też jest informacja o tym cyklu pod tytułem Harmonia Codzienności, 7 kroków tajemniczenia do obsługi siebie, swojej przestrzeni, swojego życia, takiego zaopiekowania się codziennością, świadomego podążania za sobą i wspierania swoich bliskich na tym warsztacie. A drugi cykl to jest Rodzicielstwo Nowej Ery, gdzie jest wszystko w temacie procesu narodzin, czyli planowania świadomego ciąży, prowadzenia tej ciąży holistycznie, prawdy i mity oczywiście tam są też poruszane. Wszystko w temacie intuicyjnego podążania za dzieckiem i alternatywnych form edukacji i pracy z dzieckiem na co dzień, takiej zupełnie innej, alternatywnej. Także ten cykl będzie niebawem, wszystkie informacje są na stronie. O czym będę dzisiaj mówiła? No wyjątkowo nie o porodach lotosowych. Zygfryd to tak już ciśnie, bo faktycznie dwa ostatnie nasze wywiady, rozmowy były w tym temacie. Ale z Kasią wybrali temat relacji i edukacji. Bo to się wszystko ze sobą wiąże. Relacja w rodzinie i takie podążanie intuicyjne za dzieckiem i intuicyjne edukowanie. Jak najbardziej wszystko się ze sobą wiąże. Każda decyzja ma swoje konsekwencje. Tak? Żeby były korzyści podejmowanych decyzji, naszych życiowych decyzji, powinniśmy je podejmować z poziomu serca. To już wiemy. Żeby podjąć decyzję z poziomu serca, żeby czuć i wiedzieć, że ona jest z poziomu serca, no to powinniśmy mieć dobre czucie siebie, połączenie ze swoją intuicją, ze swoim wewnętrznym autorytetem, z tą boskością w nas, czyli mieć dobrą relację ze sobą. Dobra relacja ze sobą przekłada się na relacje z innymi, tak? Partnerską, rodzinie, no i ze światem zewnętrznym. Co to jest dobra relacja ze sobą? To jest właśnie życie bez poczucia winy, wyrzutów sumienia, czyli życie tak, żeby nie krzywdzić innych, nie pozwalać też, by ci inni byli krzywdzeni, nie krzywdzić siebie, nie pozwalać, by ktoś krzywdził nas. To jest proste. Co jeszcze? No kochać siebie, prawda? Dużo tutaj jest informacji na ten temat, że jak chcesz zmienić świat, zacznij od siebie. Więc miłość do siebie samego jak najbardziej. Poczucie własnej wartości też. Oczywiście, żeby mieć dobrze zbudowaną relację ze sobą, albo inaczej, jeżeli mamy tą relację zbudowaną ze sobą dobrze i prawidłowo, to przekłada się to na inne nasze relacje. To jest to wiadomo. Ale żeby też tą relację mieć zbudowaną dobrze,
albo należy się obudzić w pewnym okresie swojego życia i zacząć coś ze sobą robić. Bo też budzimy się nie dla siebie, tylko dla siebie, ale też dla innych, żeby nieść to światło w lud, tak, inspirować. Ale bardzo w tym budowaniu tej relacji ze sobą samym pomagają nam nasi rodzice. Czyli mówimy znowu o relacjach rodziny. Teraz, jeżeli mówimy właśnie o relacjach w rodzinie, ważne jest, żeby sobie uświadomić też, jaką rolę ma mężczyzna, jaką rolę ma kobieta. Bo to się trochę pokręciło w ostatnich czasach. Wiadomo, że przez wiele, jakiś tam odcinek czasu było inaczej, później się to pozmieniało, teraz zaczynamy, myślę, że zaczynamy dochodzić do równowagi, bo najpierw kobiety były mocno wykluczone z różnych działań na rynku, później bardzo mocno weszły w takie role mocno męskie. Też się to bardzo mocno w takim przejaskrawieniu trochę wykoślawiło. To nie znaczy, że ja nie uważam, że kobieta nie powinna być niezależna i nie powinna mieć swoich pasji, rozwijać się zawodowo na rynku. Nie. Tylko, że żeby to nie było w takim właśnie przegięciu, przejaskrawieniu, teraz myślę, że będziemy wracać powoli do równowagi. Kobieta, czy się nam to podoba, czy nie, nosi pod sercem dziecko, później karmi, będzie tym wzorem, tak? Będzie edukować poprzez też bycie, życie, nie tylko w takiej formie edukacji, tak, takiej edukacji, z jaką edukacja nam się kojarzy. Jest kapłanką domowego ogniska. Jest tą prowadzącą, inspirującą, uświadamiającą, mądra kobieta. Kobieta, która ma właśnie dobrze zbudowaną relację ze sobą. No dobrze, mężczyzna. No on powinien być wspierający i podążający za swoją mądrą kobietą. Bo jeżeli mówimy w kontekście rodziny i dzieci, to jeżeli ta mama jest tym dzieckiem, wychowuje to dziecko, obserwuje to dziecko, no, współtworzy tą przestrzeń ze swoim dzieckiem, to wiadomo, że nikt nie zna tego dziecka lepiej niż ona. Tata, który powinien przynajmniej dbać o dom, bezpieczeństwo, wspierać, wsparcie finansowe dawać, tak? Jest mniej z dzieckiem, więc powinien zaufać swojej partnerce, swojej żonie, że to, co ona chce dla tego dziecka, to chce dla niego dobrze. Więc rolą mężczyzny jest dawanie wsparcia, jest podążanie za mądrą kobietą, kobietą, która zna swoją wartość, kobietą, która stawia na wartości, rodzinne wartości, ma priorytety, tak? I przez jakiś czas, obserwując i tworząc tą relację, tworzy rodzinę. Tworzy rodzinę. Tutaj a propos, przypomniała mi się taka rozmowa z moją lekarką homeopatką. Ona mnie kiedyś zapytała, czy wiem skąd jest nazwa zębów mlecznych u dzieci, no u nas, zęby mleczne. Powiedziała, że sobie pogrzebała w różnych źródłach i okazuje się, że słowianki karmiły dziecka do 7 roku życia. W momencie, kiedy zaczynały wypadać zęby, dziecko zmieniało klawiaturę, przestawało być na piersi, przechodziło wtedy postrzyżony chłopiec, zapleciny dziewczynka i chłopcy w bardziej męski świat zaczynali być wprowadzani. Czyli zobaczcie, jak długo było taki chłopiec, takie dziecko było przy matce. Tuż abstrahując od karmienia piersią, chociaż sam kobiety, która bardzo długo karmią piersią, a sama karmiłam pierwsze dziecko 3,5 roku, bo tyle dziecko chciało. I też mi zarzucano, że będzie, nie dojdą życiowo, nie dorajdą i w ogóle nie będzie samodzielna i tak dalej. A jest bardzo samodzielna. Jest mega samodzielna, bo dostała na pewnym etapie swojego życia, dostała dokładnie to, została tym napełniona, czego jej do szczęścia, czego do szczęścia potrzebowała. Więc mężczyzna jest takim, kiedyś mi to pokazano, takim rurociągiem, który sprowadza światło tu na ziemię, tak? I napełnia kobietę, która jest naczyniem. Kobieta to pomnoży i oddzieli świat. Tak? Bo my jesteśmy rodzicielkami. Wszystko to, co się dzieje w naszym polu, pomnażamy.
To jest bardzo ważne w kontekście rodziny i prowadzenia dzieci, czyli kształtowania się nowego pokolenia. Bo my już mamy to, co mamy, wiemy to, co wiemy, ale ci, którzy są właśnie ci mali, te potężne dusze w małej formie, będą budowniczymi tej nowej ery. Tak? I żeby oni zbudowali erę miłości, to muszą tą miłością zostać napełnieni. Dziecko, wzrastając w pewnych warunkach, będzie to po prostu kopiowało i powielało. Czyli my możemy dużo mówić, ale jeżeli robimy co innego, to i tak dziecko powie to, co robimy, a nie co mówimy. No i też nie można być hipokrytą. Tak? Myśleć co innego, mówić co innego, robić co innego, bo to się już w ogóle wszystko rozjeżdża. Więc jeśli mówimy o prawdzie, bycie w prawdzie, o tej właśnie relacji przede wszystkim ze sobą, żeby się nie okłamywać, żeby stanąć w tej prawdzie, to jest bardzo ważne, bo to się powiela, wszystko się powiela. Żeby dziecko później powieliło, to niech powiela, no powieli, niech powieli to, co dobre, to, co korzystne. Jest to relacja pomiędzy rodzicami, jest bardzo ważna, bo właśnie dzieci uczą się poprzez przykład, ale też jeżeli mówimy krok dalej, mówimy w kontekście edukacji, takiego prowadzenia dziecka intuicyjnego, to jest to mega ważne. Tą świadomość rodziców przekłada się na świadomość naszych dzieci oczywiście i odwrotnie. Świadome dziecko będzie budziło świadomość rodziców. I teraz jeżeli nie ma tak, jak być powinno, czyli mężczyzna nie jest gotowy na to, żeby podążyć jednak za tą kobietą, bo ten świat patriarchalny nie pozwalał mu do tej pory. W takich wzorcach został na przykład wychowany. Wiem, bo pracuję, w większości dzwonią do mnie kobiety i takich sytuacji jest bardzo dużo. One są dosłownie copy and paste, bardzo podobne, że kiedy kobieta zostaje matką, zostaje w domu z dziećmi, teraz ostatnio pracowałam z taką mamą, bardzo fajna kobieta, taka mocna, pracowała wiele lat w policji, trochę tam nie pasowała z tą swoją świadomością, ale pracowała, teraz jest z dziećmi, jest taka mocny charakter. Tak i robiła to, co mniej więcej ustalili sobie z mężem, pasowywało się też w jego jakiś tam paradygmat, to było wszystko w porządku. Teraz dzieci są już starsze. 4-letnia córka, 6-letni syn i takie 4-miesięczne na piersi. Dzieci ewidentnie pokazują jej, że nie chcą chodzić do przedszkola, nie chcą takiej klasycznej formy edukacji, w której znowu wkręcony jest tata. Ma wysokie stanowisko w korporacji, no i po prostu jest tak wytresowany. Taki ma swój światopogląd. Ona zaczęła się budzić, szukać różnych rozwiązań dla dzieci. Widzieć, obserwować dzieci, widzieć problem, tak? Chce rozwiązać. Zadzwoniła do mnie i pyta się mnie, czy ja mam jakieś magiczne sposoby, albo nie wiem, jakieś naukowe dowody na to, a może jakieś badania, żeby przedstawić mężowi, żeby ona mogła jednak spróbować z tą edukacją domową, ona sobie doskonale z tym poradzi, dzieci o tym mówią nieustająco, no bo mąż niestety nie jest na to gotowy. No i cóż ona może zrobić? I pyta, ja mówię, że tutaj w takim przypadku, nawet gdybym mnóstwo takich dowodów przedstawiła, to i tak w końcu stanęłoby na tym, co ma w głowie, co ma w środku, bo to są autorytety zewnętrzne. Jeżeli my nie zbawimy nikogo i nawet nie próbujmy zmieniać z zewnątrz, tak, dajemy informacje, ale jak się coś nie przekliknie w środku, to tutaj naprawdę to zewnętrzne zawsze będzie odrzucone. Bo to jest moja prawda, jedyna prawda, koniec i kropka, tak? Takie despotyczne podejście. I pyta się mnie, co ona ma zrobić, bo tam jest po jednej rozmowie, po drugiej, no i bardzo to idzie do przodu. I ja powiedziałam jej jedno, mówię, słuchaj, dzieci to jedno, ta sytuacja coś tam pokazuje, przyjrzymy się temu, ale gdzie ty w tym wszystkim jesteś? Jeżeli ty możesz oczywiście złożyć dzieci w ofierze, na ołtarzu związku, tak? Dla świętego tak zwanego dobra. Czyli zrobić tak, jak mąż chce, życzy sobie, no ale wtedy dziecko nie będzie miało wsparcia matki, żadnego z rodziców.
Ja wiem, rodzice są po to, jeśli jedno śpi, drugie się obudziło, żeby zawsze stanąć za dzieckiem. No ktoś musi za tym dzieckiem stanąć, jeśli to dziecko tego dokładnie potrzebuje i o tym pokazuje samym sobą. Tak? Więc jeśli nawet miałoby to wstrząsnąć fundamentami tego związku, to ja bym i tak poszła za dzieckiem. Mało tego, skonfrontować się z prawdą, na czym ten związek jest oparty. Czy na miłości, szacunku, zaufaniu, wzajemnym chęci wsparcia i miłości, czy na czym? Despotyzmie, zarządzaniu, manipulacją, albo może własnością, ktoś jest czyjąś własnością, tak? Bo dzieci też nie są nasze, my jesteśmy opiekunami naszych dzieci, mamy wspaniałe dusze, które schodzą do naszego rodu i bardzo często one mają nam więcej do pokazania, powiedzenia i nauczenia, niż my im. Mamy dawać wsparcie, czyli obserwować i dopasowywać, proponować dziecku, tak żeby dziecko wzrastało niepokaleczone. No i oczywiście ona będzie miała swoje procesy. Wiadomo, że jak zacznie wchodzić w budowanie siebie, bo ja mówię, mąż może robić różne rzeczy, mówić różne rzeczy. Pytanie, gdzie ty w tym wszystkim jesteś? Na co sobie pozwoliłaś? Jak sobie poukładałaś ten związek? Jaki ten związek w ogóle jest? Gdzie ty jesteś w tym związku? Gdzie wy jesteście w tym związku? To jest dużo pytań i dużo pracy. Tak? Po jej stronie, wiadomo, że gdyby jeszcze partner się włączył, byłoby super, ale jeśli nie, to też jest to lekcja do odrobienia przez nią. Dzieci będą to obserwować. Jeśli mówimy o edukowaniu, to tak jak powiedziałam, dziecko uczy się poprzez obserwację. Najwięcej. No, przez doświadczenie. Tak jak i my. Jak czujemy potrzebę, będziemy sięgać po nowe informacje, nową wiedzę. Nie czujemy, ktoś będzie nas zmuszał, no to będziemy to wybierać, będziemy operować. Są różne formy edukacji na rynku, tak? Mamy klasyczny system troski, mamy różne formy alternatywnej edukacji, są szkoły waldorskie, szkoły demokratyczne, Montessori, teraz takie też modne, dużo się o tym mówi, słyszę. Jest oczywiście edukacja domowa, która rozkwitła po epoce covidowej, tak? I to jest okej, to są różne formy i bardzo dobrze, że ich jest tyle, dlatego, bo każdy z nas jest inny i każde dziecko jest inne i obserwując dziecko możemy zaproponować taki czy inny system edukacji, w którym to dziecko może się odnaleźć. I są dzieci, które super odnalazły się w szkołach demokratycznych, leśnych, Montessori. Znam też takie, które odnalazły się w klasycznym systemie pruskim. Też takie są. Bo do czegoś jeszcze im jest potrzebny ten taki a nie inny program edukacji, system edukacji. I to też jest dobre. Znaczy, to nie jest ani dobre, ani złe. To jest takie, jakie jest, tak? I mądry rodzic powinien właśnie zaobserwować swoje dziecko, zaproponować mu i to dziecko powinno wybrać sobie formę edukacji, a nie rodzic mamu ją narzucać. I dzieci doskonale sobie w tych tematach radzą. Doskonale. Ale jest jeszcze jedna forma edukacji, w Polsce mało znana, bo też nie zaakceptowana przez nasz system. Nazywa się to unschooling. To jest system, który tak naprawdę jest prowadzeniem dziecka poza systemem, prowadzeniem dziecka bez oprogramowania, bo w tych wszystkich innych formach, no to jest albo klasyczna szkoła, do której dziecko chodzi, uczy się w książce, w ławce, czy też, nie wiem, latając po lesie, w jakiejś tam w takiej czy innej formie nabywa wiedzę, która jest objęta podstawą programową, programem, manu. Edukacja domowa też. Dzieci się uczą w domu, czy na zajęciach, czy we wspólnotach, to już nieważne, ale też obligują egzaminy i podstawa programowa. Natomiast w tym konkretnym systemie, formie, poza systemem, formie edukacji, nie ma odpowiednika polskiego, to jest taka edukacja naturalna, czyli takie podążanie za dzieckiem, gdzie nie ma
podstawy programowej, nie ma programu, nie ma książek. Znaczy, jeśli dziecko chce, to może się wiedzę też z książek pobierać. Ale generalnie no ono jest jakby tutaj tym globtroterem i podążającym za swoimi potrzebami czy odkrywaniem tej rzeczywistości po swojemu. I to nasze trzecie dziecko, syn środkowy, jest na klasycznym ED, czyli na klasycznej edukacji domowej. Za chwilę będzie matura, już w tym roku szkolnym. No i on sobie skończy, jest zadowolony, nie chciał zmian. Natomiast najmłodsze nasze dziecko nie odnalazło się nawet na ED. Różne formy edukacji przeszliśmy na rynku, były proponowane. Edukacja domowa też nie do końca, dlatego, bo on miał różne zainteresowania nieadekwatne do wieku i te egzaminy, i ta obowiązująca podstawa programowa mocno nam bruździły w jego rozwoju. I ktoś zadaje mi pytanie czasami, no to Edyta, jak organizujecie czas młodemu? Ma 11 lat, za chwilę będzie miał 11 lat. Co on robi? Na jakie warsztaty chodzicie? Czy jakichś korepetytorów macie, czy cokolwiek, jak to wygląda? Ja mówię, no nic nie robimy z młodym. Młody robi to, co uważa w danym momencie za stosowne. I ktoś, kto by popatrzył tak sobie z ulicy, to by powiedział, o, to dziecko jest puszczone tak samopas, trochę się nudzi, trochę robi jakieś dziwne rzeczy, różne, codziennie inne, co to za wychowanie. No to nie jest wychowanie, a podążanie. W totalnym zaufaniu. On wielu rzeczy nas uczył w totalnym zaufaniu. Musieliśmy zacząć jakby w to wchodzić z zupełnie innej płaszczyzny, z zupełnie innego poziomu świadomości, porzucić wszelkie strefy komfortu i zupełnie inaczej popatrzeć na to dziecko, dlatego, bo on uważał, że dużo rzeczy wie i też udowadniał nam, że wie, chociaż nikt go tego nie nauczył. A schooling daje nam te możliwości, więc gdyby ktoś miał znajomych, którzy mają też takie dziecko, które w żadnym systemie nie może się odnaleźć, czy wy macie takie dzieci, no to ja prywatnie mogę powiedzieć, jak zaistniałam na unschoolingu, gdzie jest on niezalegalizowany w Polsce, ponieważ w moim słowniku nie istnieje słowo niemożliwe i okazało się, że jest grupa mam, w tym ja, gdzie znalazłyśmy absolutną formę legalnego istnienia na unschoolingu w Polsce i mogę się tym podzielić z kimś, kto ma palącą potrzebę również bycia z dzieckiem na unschoolingu. To tak a propos informacji, ale co to znaczy? Słuchajcie, zastanówmy się, z czym wam się kojarzy słowo edukacja? Cały czas szukam innego słowa, bo mnie to strasznie denerwuje. I bardzo warunkuję, jak z kimś rozmawiam. Jak mówię, że jest to nawet naturalna forma edukacji, to ktoś jednak oczekuje, że my jesteśmy gdzieś przypisani do jakiegoś budynku, do szkoły, że mamy jakiś rytm dnia oczywiście, no bo w szkole też nam wiecznie zarządza ktoś naszym czasem, mówi nam, kiedy jest przerwa na siku, kiedy jest przerwa na kanapkę, kiedy my możemy to czy tamto. Cały czas nam ktoś organizuje nasz czas. Więc ponieważ jesteśmy suwerenni, wolni, do tego myślę, świat idzie w tym kierunku, no to trzeba zacząć właśnie tą wolność i suwerenność sobie dawać. No i ta edukacja, z czym nam się kojarzy? No właśnie, z budynkiem, z ławą szkolną, z książkami, z programem. Z tym, że trzeba nauczyć się pisać, liczyć, czytać, prawda? Trzeba o świecie, więcej czy mniej, tyle ile nam tam dadzą w tych podręcznikach. No kimś, kto jeszcze nam tą wiedzę wkłada, podaje do głów, bo przecież my nic nie wiemy. No, z tym się kojarzy edukacja, prawda? A przecież my się edukujemy od poczęcia, odkąd jesteśmy w brzuchu mamy, po śmierci. Edukujemy się, nawet więcej się edukujemy, więcej się dzieje w naszym życiu niż w tym czasie, kiedy jesteśmy zamknięci w szkołach. Tak? Dziecko w brzuchu mamy nie tylko poznaje ten świat poprzez emocje. Ja pracuję z dziećmi nienarodzonymi jeszcze, które są już w polu rodziców,
Pracuję z świadomym poczęciem, z parami. Bardzo często jest tak, że już jest dusza w polu mamy, w polu rodziców, a jeszcze nie dokonało się poczęcie. Już można bardzo dużo informacji o tej duszy dostać. Już jest w polu. Czyli nie tylko uczymy się o tym świecie, będąc w brzuchu mamy, kiedy tworzą się nasze komórki, tworzy się nasze ciało, poprzez, powiedzą naukowcy, emocje mamy. Poprzez emocje mamy, czy otoczenia, w którym mama jest w tym czasie. Nie tylko. Okazuje się, że poprzez świadomość, poprzez pole, też informacje o tym, o tej przestrzeni już dostajemy. Więc już jest edukacja. Już jest pewien rodzaj edukacji, tak? Którą przechodzimy przez te 9 miesięcy, no i oczywiście później nabywamy. Edukujecie się, wychodząc z brzucha, od razu. Uczymy się mówić, chodzić, siadać. Każdy w swoim tempie, tak? Mamy, które mają dzieci, a czasami mają więcej niż jedno, wiedzą, że każde dziecko w swoim tempie będzie siadało, mówiło, odpielukuje się, będzie nabywało nowe umiejętności. Każdy w swoim tempie. To dlaczego w takim razie uważamy, że wszystkie dzieci w wieku 7, 8 czy 9 lat, tak jak mówi nam system edukacji, muszą już czytać albo pisać? I to jest dla nas normalne, tak? Otóż nie do końca. Każdy jest inny, każdy człowiek jest inny, czegoś innego, coś innego nas absorbuje, interesuje i inna potrzeba dla każdego dziecka będzie tą priorytetową. I okazuje się, że są dzieci, które na tej edukacji naturalnej w wieku na przykład 10 czy 11 lat dopiero zaczynają interesować się pisaniem czy czytaniem i jeśli faktycznie odczują potrzebę, to nauczą się bardzo szybko. Bardzo szybko. Tak samo jak wiele innych umiejętności. Jeżeli pojawia się potrzeba, bardzo szybko się uczymy. I nie można właśnie takiego szablonu zastosować do każdego dziecka tego samego. Bo to jest bardzo krzywdzące wtedy. Bardzo krzywdzące. To są później te naklejki, nalepki. Ty jesteś humanista, ty ścisły, ty nie wiesz, ty nie umiesz, ty nie potrafisz. My to później wypieramy. Czasami okazuje się po latach, że raptem mamy jakiś niesamowity talent matematyczny, albo całkiem dobrze idzie nam matematyka, ale ktoś nas zraził do niej w wczesnych latach szkoły podstawowej, tak? I tak dalej, i tak dalej. Bardzo mocno nas warunkują w szkole. Mówią nam przede wszystkim, że musi być ktoś z zewnątrz, który będzie nam mówił, kim my jesteśmy, jaki jest świat, jaka jest rola nasza w tym świecie. Przecież my to wszystko mamy, przychodzimy z tą informacją w środku, z wiedzą i nie potrzebujemy zewnętrznych autorytetów, bo zewnętrzny autorytet zawsze będzie wam mówił, co wy macie zrobić i co jest dla was dobre. Uniwersytety. A jeszcze a propos tego autorytetu. I zawsze będziemy szukać kogoś, kto nam rozwiąże jakieś problemy, podpowie. Owszem, to jest ważne, ale my te odpowiedzi mamy w środku. I teraz, jeżeli patrzymy właśnie na tą edukację naturalnie, u dzieci się otwierają niesamowite możliwości, bo dziecku takiemu nikt nie powiedział, że on nie ma prawa tego wiedzieć. Na przykład. Tak? Albo że coś jest niemożliwe do wykonania. Albo że no teraz to zostaw, bo to nie jest materiał tej klasy. W szóstej klasie o tym porozmawiamy. Za 3 lata jego to już nie będzie interesowało. Tak? Jeżeli patrzymy właśnie na nowe pokolenie i możliwości, które za tą stoją, no to nie możemy wciąż robić tego samego, podtrzymywać starych systemów naszymi dziećmi, a oczekiwać wspaniałych zmian, oczekiwać innych rezultatów, bo to jest oznaką szaleństwa. Albert Einstein tak kiedyś powiedział, prawda? A nam się wydaje, że to się jakoś da, uda. To nie, bo to jest obłuda. Oszukujemy samych siebie. Pewnie, że to jest trudniejsze być dzieckiem 24 godziny na dobę. Pewnie, że to jest trudniejsze i bardziej wyzwaniowe. Ale wiecie, kto drogę skraca, ten do domu nie wraca. Te wszystkie rzeczy na skróty okazały się, że nie wyszły nam na dobre. Bo później tracimy kontakt z własnymi dziećmi. Przejmuje je system, społeczność,
Ważniejsza jest koleżanka czy kolega niż autorytet rodzica. Prawda? Tracimy te więzi i to po prostu to, co się już rozklei, to trudno skleić. I ktoś mówi, to zawsze tak było i wszyscy. No ale ja nie znaczy, że ja muszę tak robić jak zawsze, jak wszyscy. Bo każdy powinien mieć swój własny rozum. I dla mnie też nie jest to jakimś wyzwaniem, że jestem z tymi dziećmi cały czas, ale my mamy fantastyczny z nimi kontakt. Jesteśmy dla nich wciąż autorytetami, zarówno do tego 18-latka, 30-latki prawie i tego 11-latka. No bo jest to zbudowane od podstaw, naprawdę, na byciu, nawet powiedziałam, na miłości. Jest takie słowo, na pewno wam się skojarzy film Avatar, widzę cię. Dla mnie jest to bliższe niż kocham cię, bo kocham cię to tak się łatwo mówi. To są takie deklaracje, nie? Kocham cię, kocham cię, kocham cię. Mój mąż też kocham cię. Ja mówię, no świetnie. A kiedy zmyjesz podłogę mopem? A kiedy puścisz pralkę? Kiedy na przykład, nie wiem, pójdziesz na zakupy, czy coś ugotujesz? No on mnie kocha, no świetnie, że mnie kocha, ale pokaż tą miłość poprzez wsparcie. Zapytaj się, czy możesz wesprzeć. Tak? Czyli to widzę cię, że jesteś zmęczona, czy zmęczony. Widzę cię, że no może potrzebujesz odpoczynku, albo przestrzeni dla siebie, albo, no nie wiem, rozmowy chociażby, tak? Albo nic nie robienia. W tej edukacji też popatrzcie, ile wynalazków powstało w ciszy i w nic nie robieniu. Uczymy się bycia w ciszy, we wnętrzu. Dlaczego? Bo jesteśmy przebodźcowani. Dlaczego? Bo już od przedszkola jesteśmy przebodźcowani. Miliony zabawek, gier, zajęć. Cały czas coś musimy robić. Bez pracy nie ma kołaczy. No stąd zapierdzielaj człowieku, jak ten chomik w kołowrotku i na końcu padnij. I nawet kiedyś się obudzisz, miałeś 30, masz już 50, 60, 70 lat i człowiek zaczyna się zastanawiać, matko, no to na co mi to życie poszło? Co się zadziało po drodze? Gdzie są więzi, relacje, bliscy? Gdzie jestem w tym wszystkim ja? Gdzie jest w tym mój związek? Ze mną, z innymi? To są takie ważne rzeczy, nad którymi należy się pochylić. I w tej edukacji naturalnej co jeszcze? Pracujemy z synem nad postrzeganiem pozazmysłowym, bo okazało się, że jak bawiliśmy się z nim siedząc w wannie, podając mu telepatycznie kolory czy kształty, on bardzo ładnie to odczytywał. Bo też nikt mu nie powiedział, że to jest niemożliwe. I okazuje się, że możemy pójść dalej krok. Z zamkniętymi oczami, z maską, potrafi różnego rodzaju przedmioty na stole zlokalizować kubek, który mu gdzieś tam poprzestawiam i jeszcze wlać do niego szklankę wody. I tak dalej, i tak dalej. To są takie rzeczy, które pokazują naszemu umysłowi, że nie ma rzeczy niemożliwych. On sobie sam udowadnia, że nie ma rzeczy niemożliwych. Co to znaczy? No nie będzie miał ograniczeń. Tak? A nam cały czas się mówi. Jest fajna książka, Harv Eker kiedyś napisał, o świadomości, jakby tak o bogactwie i o biedzie. W każdym razie on nam pokazał, że bogaty albo biedny, o, po prostu różni mentalnie. Harv Eker, świetna książka, króciutka, polecam. Tam jest właśnie ograniczenie. Co prawda on się odniósł do pieniądza, ale to się, że tak powiem, rozkłada na całe nasze inne aspekty naszego życia. Ja z tej książki wyniosłam jedno zdanie, które zresztą i tak całe życie mi przyświecało, że bogaty, w tej świadomości bogactwa człowiek, istota, inaczej biedny, może od tej strony, zawsze będzie dokonywał wyborów. Albo to, albo to. No mogę mieć to, albo to. Na przykład matka, tak, która chce, planuje wrócić do pracy, no bo są rachunki, pieniądze, trzeba zarabiać i tak dalej, do jakiegoś poziomu doszła. Czy chcę być z dzieckiem, bo zostałam mamą, otworzyła mi się serce, intuicja i po prostu całą sobą chcę też tym dzieckiem być. No więc cały czas zastanawia się, jakiego wyboru dokonać, jakiego wyboru. Czasami dzwoni do mnie, pyta się, ja mówię, co ty czujesz? No czuję, żeby być dzieckiem.
A co ci mówi rozum? No mówi, wiesz, tyle czasu pracowałaś, studia, to tamto, doszłaś, zachapałaś w jakiejś pozycji, pieniądze ci są potrzebne, jeszcze teraz, jeszcze więcej. No to może w tym kierunku. Ja mówię, słuchaj, możesz mieć jedno i drugie. Bo świadomość znowu, on to odkrył, osoby, która jest bogata mentalnie, bogaty mentalnie będzie patrzył, co mogę zrobić, co się może do takiego zadziać, jakie rozwiązanie może przyjść, czy ktoś może już wymyślił, albo sam stworzy, bo jesteśmy kreatywni, żeby mieć jedno i drugie. Jedno i drugie. I decyzja z poziomu serca zawsze powinna być na czuciu, a nie na rozumowaniu. Rozum nas wyprowadza bardzo często, nie zawsze, na manowce, jest analityczny, argumentuje. Ktoś, nie wiem, na pewno doświadczaliście zmiany pracy, czy szukania czegoś, czy mieszkania, czy pracy. Mamy jakieś opcje do wyboru, tu wchodzimy, jest super, no ale dalej trochę mniej płacą. Tam wchodzimy, niby super, ale wymiata nas z tej przestrzeni, źle się tam czujemy. Naprawdę lepiej wybrać tam, bo i tak więcej korzyści będzie, chociażby mniej destrukcyjna, toksyczna grupa, niż tam, gdzie jest niby fajniej, ale wymiata nas z tej przestrzeni. Intuicja nam podpowiada, ciało się z nami komunikuje. Czyli wracamy do relacji ze sobą samym, która będzie się przekładała na relacje w rodzinie, z której będą korzystały dzieci przez obserwację, już wzrastając w dobrych wzorcach, tak? Jeżeli mówimy o wyborach z poziomu serca, czyli wyborach też z poziomu człowieka bogatego, żyjącego w obfitości i w dobrostanie, to jest, co mogę zrobić, żeby mieć i to, i to. I taki przykład mi się ponasuwa. Mam znajomą, która urodziła dziecko, właśnie nie wróciła do pracy, ale zaczęła się zastanawiać, co zrobić, żeby mieć i to, i to. I okazało się, że w wolnym czasie, jak dziecko spało, wróciła do szydełkowania. Zaczęła szydełkować jakieś wzory, różne, przeróżne, zrobiła sobie chustę, obrus, przepiękne serwetę, później jakąś tam narzutę. Przyszła koleżanka, mówi, słuchaj, gdzie ty to kupiłaś? Też coś takiego chcę. No zrobiłaś, to może byś zrobiła dla mnie. Wiesz, to jeszcze zrób dla mojej mamy czy dla siostry. Później to poszło, że tak powiem, dalej. Teraz już ma tyle zamówień, że nie należy szydełkować. I mówi, musiałam podnieść cenę. I mówi, Edyta, to jest prawda, że można mieć jedno i drugie. No jest to prawdą, jeżeli nie boimy się, że dokonując takiego, a nie innego wyboru, szczególnie z poziomu serca, coś tracimy. No my nigdy nic nie tracimy, my możemy tylko wygrać. Jeżeli się otwieramy na rozwiązania i wiemy, że nie ma rzeczy niemożliwych, to wszystko zaczyna być możliwe. Ten system, w którym teraz wchodzimy, może nie system, a formę pracy z synem, myślę, że też jest to moim marzeniem, ponieważ w nowym roku, pod koniec stycznia, początek lutego, zamierzam puścić ten cykl właśnie rodzicielstwo nowej ery, żeby pokazać rodzicom, jak z dziećmi pracować na co dzień. Może nie tyle pracować, ile stymulować, nie? Inspirować i pokazywać, że to wszystko jest w nas. I naprawdę jest to możliwe. Wystarczy, że jedna osoba uwierzy i zobaczy, że można dokonywać takich właśnie rzeczy i zaczyna się otwierać, przeklikiwać. Też jestem inspirowana przez kogoś, kto taki system myśli, opracuje, bo bardzo go o to poprosiłam. I dokładnie to samo powiedział, że każde dziecko można otworzyć, na każdym etapie, a mało tego, otwarte dziecko otwiera rodzica, otwiera osobę dorosłą. Także słuchajcie, ogromne zmiany przed nami. Jak chcesz zmiany, stań się zmianą, bo się inaczej nie da. I jeszcze taki jeden cytat mi się tutaj nasuwa, że najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie. Petera Druckera. I myślę, że tą właśnie taką, tym pięknym cytatem mogę się z Państwem pożegnać. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to ja jestem dzisiaj i jutro. Jeśli ktoś będzie chciał właśnie w temacie dzieci, ćwiczeń z dziećmi, czy innych form edukacji, zaistnienia na takiej edukacji, czy w ogóle pracy ze sobą, zapraszam serdecznie na warsztaty. Są wspaniałe, cały dwór wynajmuję pod mojej grupy. Więc w dobrej atmosferze, dwa dni ze mną i z moim mężem. Z czasem będzie dołączał również nasz syn, żeby otwierać, pokazywać, że nie ma niemożliwego. Dziękuję serdecznie.